Pierwsza nasza wycieczka w tym roku. Sebastian przywiózł nas do Szczerbskiego Jeziora. Pogoda na razie nieciekawa, ale... Ale mimo to popatrzcie, ile tu chętnych o tak wczesnej porze. Wybieramy się na Szczerbskie Jezioro, a potem do Popradzkiego Stawu. Idziemy w stronę Szczerbskiego Jeziora. Jesteśmy wysoko nad chmurami. No tu widać, jak wysoko jesteśmy. Tam pod chmurami jest 500-600 metrów niżej różnicy poziomów w stosunku do nas. Mamy nad chmurami. O, nawet kawałek niebieskiego nieba tam widać, błękitnego, widzicie? Widać już skocznie też, widzicie, po lewej. No i mamy Szczerbskie Jezioro. Pięknej, kolorowej, jesiennej scenerii. A tego nie wolno fotografować? Jak się wygrzejecie w saunie, to tu się moczycie. Tak, a jak w zimie jest zimno, to tam w ciepłej wodzie się moczycie. Jeszcze piec trzeba zamknąć. Jeszcze kawałek stromo pod górkę na symbolicki cintorin pod Osterwą.
obejrzymy symboliczny cmentarz, a potem będą mieli już ten upragniony asfalt. A tu popatrzcie, jest ta tak zwana himalajska skała. Tu ci, którzy w Himalajach zginęli. Wielu Polaków tu jest upamiętnionych też. A tu jest ta najważniejsza dla nas przewodników tatrzańskich, polskich, tablica poświęcona Klimkowi Bachledzie. Za chwilę wam o nim opowiem. Poczekamy na resztę jeszcze. No jest asfalt, popatrzcie. Myślałem, że będziecie padać na kolana, całować ten asfalt. Ja też mówiłem, że go trzeba całować. Nikt nie całował? No nie. No jak nie, pierwszy raz. Trzeba było patrzeć. Z Piskiej Sobocie załapaliśmy się na wesele. I krzywa wieża kościoła w Spiskiej Sobocie. I tam idziemy. Tak. A tu jest jakaś królowa? Tak. Albo księżniczka chociaż, nie? Tak, bo tam była królowa brytyjska na zdjęciu, tu królowa Madagaskaru mieszkała. A tu jeszcze popatrzcie, fajne drzewko ma, fajne ubranko. Widzicie? Żeby mu ciepło było.